Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przed nami odcinek o osobie niejednowymiarowej, bo Ryszard Filipski przez wiele osób jest uznawany za jednego z najlepszych polskich aktorów. Możecie go kojarzyć z ról w takich produkcjach jak Stara Baśń, a także wielu filmów i seriali, w których grał w czasie PRL. Prywatnie jednak był osobą dość kontrowersyjną, miał tylu przyjaciół swojego talentu, co przeciwników jego sposobu bycia i charakteru. Przez niektórych nazywany był nawet jednym z najbardziej znienawidzonych artystów okresu PRL, którego autentycznie się bano. Dlaczego? Co sprawiło, że ktokolwiek był w stanie tak nazwać tego aktora, który jednocześnie wielokrotnie był nazywany tym jednym z najzdolniejszych? Dziś opowiem Wam zarówno o tym, jak oceniało go środowisko artystyczne, zarówno tej artystycznej, jak i prywatnej strony, a także co działo się w jego życiu prywatnym i co mówiła o nim rodzina, choć oczywiście przesadzać nie będziemy. Ale mimo wszystko myślę, że dzisiejsza historia będzie naprawdę bardzo interesująca, intrygująca, no i pozostawi duże pole własnej interpretacji. Ja wiem, że to uwielbiacie, więc serdecznie Was zapraszam i zaczynajmy już. Ryszard Filipski urodził się 17 lipca 1934 roku we Lwowie. Jego ojciec był tramwajarzem, a sam pan Ryszard w 1958 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski w krakowskiej szkole teatralnej i został aktorem. Po raz pierwszy na ekranie zadebiutował jeszcze w czasie studiów, choć raczej były to role epizodyczne. W 1955 roku pojawił się w filmach Trzy starty oraz Godzina nadziei, ale nawet nie był w nich wymieniony w tyłówce. Mimo wszystko, nawet jeżeli zagrał takie małe epizodziki, bardzo często był przez widzów zapamiętywany. Widać było, że ma to coś, co powinien mieć aktor, co sprawia, że zapada w naszej pamięci, zwraca naszą uwagę, wywołuje w nas emocje. Środowisko jednak od początku nie do końca go akceptowało, głównie przez to, że miał konotację z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, do której wstąpił w wieku zaledwie 24 lat. Ale kiedy go o to pytano, on niepokornie przyznawał, że zrobił to z premedytacją. Zdecydowałem się przyjąć legitymację, aby w przyszłości nikt mi nie fikał, mówił. Właśnie nie wiadomo, czy to głównie dlatego, że właśnie miał takie związki, czy dlatego, że faktycznie jego uosobienie było dość trudne, kontrowersyjne. Ja lubię to słowo, dlatego że uważam, że nie ma ludzi, którzy wszystkim się podobają, więc zawsze jest ktoś, komu nie przypadniemy do gustu, no ale jeśli tych osób jest bardzo, bardzo dużo, no to coś jest na rzeczy i zastanawiałam się, czy to właśnie przez to środowisko trochę nie za bardzo za nim przepadało, czy faktycznie był trudnym człowiekiem. Niedługo później pojawił się w kanale Andrzeja Wajdy, a także w pierwszej ekranizacji Zemsty. Szybko te występy przed kamerą przełożyły się właśnie na to zainteresowanie, o którym Wam mówiłam i dlatego, mimo że role początkowo były małe, dość szybko pan Ryszard dostał pierwszą rolę wiodącą w filmie. Chodzi o Koniec nocy, który pojawił się na ekranach w 1956 roku. A pan Ryszard przez cały czas pracował, grywając w teatrach, grywając w filmach. Kolejny bardzo taki przełomowy moment, ale też bardzo trudny, różnie komentowany, głównie negatywnie, był pod koniec lat 60., kiedy zdecydował się otworzyć swój własny teatr, pierwszy prywatny teatr w PRL-u, krakowski RF66. I aktor w tym teatrze zatrudniał swoich przyjaciół, znajomych, którzy głównie mieli podobne poglądy do niego, więc nie chodziło tutaj do końca o to, jak grali, jakimi byli aktorami, ale czy było im po drodze światopoglądowo. A tutaj te poglądy miały być raczej prokomunistyczne i też trochę niestety cechujące się antysemityzmem. Sam aktor po latach powiedział: z zasady nie jestem przeciwny żadnemu człowiekowi z powodu jego przynależności narodowej, bo uważam taki pogląd za głupi. Nie pozwala mi na to także moja religia, albowiem katolicyzm w swej istocie zobowiązuje do otwarcia się na zewnątrz, na każdego człowieka. To jednak nie zwalnia mnie z dawania świadectwa prawdzie. Tak jak Wam powiedziałam, działalność pana Ryszarda wzbudzała skrajne komentarze. Krytyk Tadeusz Nyczek po latach napisze na przykład, że do tego teatru przyzwoici ludzie nie chodzili. Ale sam pan Ryszard się nie przejmował, wręcz mówiono, że bardziej podsycał tę atmosferę plotek, kontrowersji wokół tego teatru. Mówiono o panu Ryszardzie, że był męski, twardy i na każdym kroku musiał podkreślać swoją indywidualność. Nie interesowało go należenie do grupy. Do najsłynniejszych produkcji z jego udziałem można zaliczyć jeszcze m.in. Hubal z 1973 roku, gdzie zagrał główną rolę. I to jest tak naprawdę wielki sukces aktora. Ale po raz kolejny dowód na to, że środowisko go nie akceptowało, bo na przykład kiedy scenarzysta
Jan Józef Szczepański dowiedział się, że to pan Ryszard zagra główną rolę, wycofał swoje nazwisko. Ale mimo wszystko Janusz Morgenstern na przykład bardzo często podkreślał, że był to według niego jeden z najbardziej zdolnych polskich aktorów, a nawet najlepszy, jaki kiedykolwiek się pojawił w teatrze czy kinie. Drażni mnie w polskich filmach fakt, że nikt tam nie gra normalnie, tylko grają jakby grali nadal dla siódmego rzędu, czyli granie teatralne. Jedynym, który tego nie robił, był Ryszard Filipski. Wspaniały, niewykorzystany aktor, mówił o nim z kolei Bogusław Linda na łamach książki Zły chłopiec. Natomiast później, w 1975 roku, pan Ryszard został dyrektorem teatru w Nowej Hucie. I tam też się zaczęło dziać. Pan Ryszard nadal prowadził teatr w swoim stylu. Mówiono, że była to tuba propagandowa, a jednocześnie nie brakowało afer, na przykład kiedy znieważył Ewę Demarczyk za śpiewanie żydowskich piosenek. Jego kariera natomiast załamała się niedługo później, bo na początku lat 80. Wydarzyło się bowiem jeszcze coś, co podsyciło niechęć do aktora. Podpisał się on bowiem pod tak zwanym listem 2000, w którym od KC PZPR domagano się odnowy moralnej w szeregach partii, wskazując przy okazji na antysocjalistyczną działalność Jacka Kuronia i innych działaczy KOR-u. Na początku lat 80. wyreżyserował film, który ze względów artystycznych był ponoć świetny. Chodzi o film Zamach stanu. Zagrał w nim także główną rolę. I była to produkcja ceniona w środowisku, jednak nie cieszyła się zbytnim zainteresowaniem. Aktor wtedy trochę jakby już obraził się na środowisko, stwierdził, że nie ma nic w takim razie więcej w tym zawodzie do zaproponowania. Sam nazywał to emigracją wewnętrzną. Wraz z żoną i rodziną przeprowadził się do Białowieży, gdzie mieli wspólnie stadninę koni. Ponoć interes kręcił się nie najgorzej. Wtedy wydał też swoją pierwszą książkę. Niedługo później jednak jego małżeństwo się rozpadło. Kiedy wpiszecie nazwisko pana Ryszarda w wyszukiwarkę internetową, to przeczytacie, że przez rok mieszkał w szałasie, że właśnie po rozpadzie małżeństwa żył w nędzy, bez grosza przy duszy itd. A jego los odmienił się dopiero, kiedy na jego drodze pojawiła się Lucia Ogińska, która miała wówczas 20 lat. Jednak nie jest to chyba jedyna wersja wydarzeń, ponieważ rodzina pana Ryszarda, dzieci z poprzednich związków, zaraz wam wytłumaczę, jak to wyglądało od strony prywatnej, mówią, że po prostu był to dom rodzinny, wszystko było ok, ale w pewnym momencie aktor postanowił odejść od rodziny, natomiast te historie o mieszkaniu w szałasie nie do końca są prawdziwe. Przedstawiam wam obie wersje wydarzeń, ponieważ trudno mi rozstrzygnąć, która z nich faktycznie więcej prawdy ma. Ale właśnie, cofnijmy się trochę w czasie, żeby przedstawić wam, jak wyglądało życie rodzinne pana Ryszarda. Jego pierwszą żoną była Zofia Kalińska, z którą doczekał się córki. Ich córka, Katarzyna Puraj-Kalińska, mieściła niedawno na Facebooku wspomnienia o rodzicach. Różnili się poglądami, upodobaniami i stylem życia. W jednym byli bardzo zgodni. Z równym żarem opowiadali mi o swojej wielkiej pierwszej miłości i o tym, jak na mnie czekali, jak bardzo chcieli mnie mieć. Ten skarb mi pozostawili. Życie późniejsze przyniosło wiele konfliktów, rozstań, goryczy, ale to inna historia, napisała. Potem jego żonami były Barbara i Marta. A z jedną z nich doczekał się syna. Małgorzata Filipska była czwartą żoną aktora, z którą doczekał się szóstki dzieci. I jak wspominali przyjaciele i znajomi, pani Marta bardzo kochała swojego męża, aż do tego stopnia, że wybaczała mu różnego rodzaju przewinienia. Jego słabością były coraz młodsze kobiety, wdawał się z nimi w romanse, po czym jednak wracał na łono rodziny i było normalnie jak wcześniej. Niemal przez 12 lat swego życia miałem dobrego, ciepłego, troskliwego i kochającego tatę. Zapamiętałem go jako człowieka niezwykle inteligentnego, charyzmatycznego, zabawnego, obdarzonego wysublimowanym poczuciem humoru. Z mamą tworzyli bardzo dobre i zgodne małżeństwo. Naprawdę mieliśmy szczęśliwą rodzinę, mówił z kolei syn artysty. A z ostatnią partnerką, o której też wam wspominałam, miał również dwójkę dzieci, syna i córkę. Reszta rodziny jednak skarżyła się na to, że potem jak pan Ryszard zdecydował się związać z ostatnią partnerką, można powiedzieć, że porzucił rodzinę, chociaż oczywiście wiele z jego dzieci już było dorosłe, ale jednak odciął się od nich, nie chciał utrzymywać kontaktów, mimo że dzieci bardzo tego kontaktu łaknęły. I jest tutaj naprawdę dużo historii przedstawionych przez dzieci aktora. Ja nie chcę się w to zagłębiać, bo jak wiecie, ja nie lubię plotek, nie lubię wersji wydarzeń, których nie mogę zweryfikować z drugiej strony. Natomiast sprawy rodzinne, każdy, kto w rodzinie się kiedyś z kimś pokłócił, a przecież często tak bywa,
przeżywa. Wie, że są to sprawy przepełnione emocjami, raczej takie, w których dużo goryczy w nas siedzi i nie zawsze są to proste tematy, więc nie zamierzam się tutaj jakoś bardzo w to zagłębiać. Nawet jeżeli bardzo duża część tych spraw przedostała się do mediów, to jeżeli Was bardzo to interesuje, to sobie wyszukajcie, proszę. Natomiast po pewnym czasie, po 20-letniej przerwie, aktor powrócił na ekrany za sprawą Jerzego Hoffmana, który obsadził go w Starej Baśni. Później wystąpił w serialu Zaginiona, pojawiał się w obsadzie Kryminalnych i Pitbulla. W 2008 roku pojawił się też w Rysie. I jak sam mówił, stał się także gorliwym katolikiem. Moja nowa wojna o życie w zgodzie z Bogiem i własnym sumieniem zaczęła się 2 września 1996 roku. To właśnie wtedy poznał swoją ostatnią partnerkę. I trwa do dziś, wyznał podczas spotkania z internautami na czacie. A na pytanie, jakie wartości są dla niego najważniejsze, odpowiadał, że wiara, rodzina i patriotyzm. Natomiast poglądów nie zmienił i do końca życia był indywidualistą. Wydawał płyty z piosenkami patriotycznymi, książeczki dla dzieci autorstwa Ogińskiej. Ale po śmierci Czesława Miłosza w 2004 roku podpisał list protestacyjny przeciwko pochowaniu poety w krypcie na Skałce. Jak sam mówił w jednym z wywiadów, w swoim życiu zrobił dużo dobrych i dużo złych rzeczy, z których nie zamierza się nikomu tłumaczyć. Zmarł w wieku 87 lat po długiej chorobie. Informacje o jego śmierci i pogrzebie podano na stronie majorhubal.pl. Ryszard Filipski nie żyje. Zmarł 22 października 2021 roku po długiej chorobie. Miał 87 lat. Wolą zmarłego było odejść bez medialnego rozgłosu. Z tego powodu pogrzeb odbył się 26 października w otoczeniu najbliższej rodziny. Jego rola, stworzona w filmie Hubal w reżyserii Bohdana Poręby, wpisała się na trwałe do polskiego filmu i na zawsze pozostanie w naszej pamięci, czytamy. No i tutaj też potem rozpętała się właśnie medialna burza z tego powodu, że duża część rodziny nie wiedziała o tym, że pan Ryszard zmarł, nie wiedziała także o miejscu ani czasie pogrzebu. Jedna z córek w programie Niezapomniani Cmentarne Historie wyznała: tata z resztą rodziny zerwał już dawno kontakty, nawet z młodszym bratem, który zmarł kilka lat temu. To bardzo smutne. Niestety jego najnowsza rodzina jest nieomal za chińskim murem. Strzegą się przed kontaktami z przeszłością i być może dlatego próbowali ukryć zgon z obawy przed przybyciem na pogrzeb 8 dzieci z poprzednich związków. Ja mu już wybaczyłam i zwyczajnie go kocham. Szkoda, że nie mogliśmy się zobaczyć. Ale to być może był jego wybór, dodała. Niedługo później jednak ujawniono miejsce pochówku pana Ryszarda. Aktor został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żukowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Jestem ciekawa, z jakich wyrul znacie pana Ryszarda. Co sądzicie o jego grze aktorskiej? Czy być może znaliście go bardziej właśnie z tej patriotycznej działalności? Oczywiście czekam na wasze opinie, dajcie mi znać. W komentarzach, na które często odpowiadam, będzie mi bardzo miło również spotkać się z wami w kolejnych odcinkach, a jeżeli chcecie mieć o nich powiadomienia, to zostańcie proszę subskrybentami mojego kanału, a także wciśnijcie dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach i żadnego nie przegapicie. A jeśli wam się przydarzyło, to tu w karcie znajdziecie takie, które ostatnio opublikowałam, więc sprawdźcie. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.